Kraina to fotograficzna dokumentacja wędrówki po wschodnich rubieżach Mazur, śladami sieci Ełckiej Kolei Wąskotorowej. Ci, którzy znają ten zakątek Polski i bywają tutaj właśnie wczesną wiosną, późną jesienią, zimą, kiedy nie ma tu turystów, kiedy jest pusto, kiedy właśnie ta szarość gdzieś tam snuje się po polach i przed naszymi oczami, myślę, że to wszystko właśnie widać u Wojtka Moskwy. Autor Wojciech Moskwa, rocznik 76, fotograf urodzony w Ełku, obecnie mieszka w Warszawie. Zdjęcia do projektu Kraina zrealizował dla Ełckiego Muzeum Historycznego. Wędrówka fotograficzna śladami kolei wąskotorowej, mimo że autor pochodzi z tego terenu, była okazją do wielu odkryć. Są bunkry właśnie graniczne, że jest tyle cmentarzy, że jest tak mało ludzi właśnie w tym regionie. Tak naprawdę każdy dzień był dla mnie pewnego rodzaju odkryciem. Kraina Wojciecha Moskwy to Mazury, jakich nie widujemy, twierdzi autor. Na zdjęciach nie ma jezior, turystów. Są za to ślady, tropy i zawłaszczająca je natura oraz upływający czas. Wystawę można oglądać do 6 maja. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv